Witajcie kochani, dzisiaj specjalny filmik na moim kanale. Jak już możecie zobaczyć u góry, będzie to konkurs. Jest to pierwszy taki duży konkurs na moim kanale. Planuję go już od kilku miesięcy, szukając sponsorów, którzy chcieliby ufundować dla Was nagrody. I w końcu moje wszystkie poszukiwania się skończyły, mam już dla Was gotową nagrodę, więc pora zacząć konkurs. Jak wiecie, konkursy organizowane są po to, żeby podziękować swoim widzom. Dlatego ja chciałabym Wam z całego serca podziękować za to, że ze mną jesteście, że mnie wspieracie, że komentujecie każdy filmik, że kciukujecie w górę, w dół i po prostu, że ciągle jesteście ze mną i naprawdę mogę czuć to wsparcie od Was. Postanowiłam w końcu Wam się odwdzięczyć po ponad roku tutaj już na YouTubie, więc zaczynamy. Będzie 6 nagród aż. Starałam się, żeby tego było dużo i żebyście naprawdę mieli duże szanse, żeby wygrać. I taka najlepsza, najważniejsza nagroda będzie przyznana w konkursie makijażowym. Temat konkursu makijażowego to wygląda jak gwiazda. Czyli co musicie zrobić? Musicie znaleźć w internecie makijaż jakiejś gwiazdy, który Wam się bardzo podoba i który uważacie, że jest efektowny i naprawdę może spowodować takie efekt wow. I po prostu musicie go odtworzyć na sobie, nagrywając filmik i wrzucając go tutaj pod tym filmikiem jako odpowiedź. Oraz musicie jeszcze wysłać zdjęcia do mnie na maila. Oczywiście wszystkie reguły będą podane na dole. Ja teraz tylko powiem takie najważniejsze rzeczy, natomiast resztę wszystko znajdziecie w regulaminie, więc proszę najpierw go przeczytajcie, zanim weźmiecie udział w konkursie. Tak, musicie wysłać mi na maila 4 zdjęcia. Zdjęcie właśnie tego makijażu, którym się inspirowałyście, który wykonywałyście, który jest na gwieździe. Wasze zdjęcie twarzy, zdjęcie zbliżenie na oczy i zdjęcie, na którym trzymacie karteczkę z tekstem, że makijaż jest robiony specjalnie na mój konkurs. Ja wyłonię jednego zwycięzcę, natomiast wy, czyli moi widzowie, wyłonicie drugiego. I to wszystko, jeżeli chodzi o konkurs makijażowy. Teraz powiem Wam o konkursie komentarzowym. Postanowiłam właśnie zrobić taki konkurs komentarzowy, ponieważ wiem, że nie każdy chce nagrywać filmik, nie każdy chce się pokazywać, nie każdy lubi robić makijaże, dlatego postanowiłam, że właśnie 4 nagrody aż będą przyznane w konkursie komentarzowym. Musicie napisać komentarz, w którym na samym początku będzie napisane, który zestaw wybieracie i później musicie napisać, opisać produkt, który zrewolucjonizował Waszą kosmetyczkę, bez którego nie możecie się obejść. I zastanawiam się nad czymś takim, że na przykład ja wybiorę właśnie 4 produkty, które najbardziej mnie zainteresowały i najbardziej mi się spodobały i kupię je i przetestuję i wtedy nagram Wam recenzję, ale to jeszcze nie wiem, czy, bo zależy jakie kosmetyki pokażecie, jeżeli zaprezentujecie, jeżeli one będą nie na moją kieszeń, no to na pewno tego nie zrobię. Ale właśnie chciałam coś takiego, żeby tak troszeczkę jeszcze nawiązać później na moim kanale właśnie do tego konkursu. I to chyba wszystko. Teraz właśnie przechodzimy do najlepszej części, czyli do pokazania Wam nagród. Na samym początku pokażę najlepszą nagrodę, czyli nagrodę, którą dostanie osoba za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie makijażowym. Chciałabym jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, którzy zdecydowali się ufundować nagrody na mój konkurs. Dziękuję bardzo. I już przechodzimy do najlepszej części, czyli oczywiście do nagród. I osoba, która zdobędzie pierwsze miejsce w konkursie makijażowym, otrzyma ultra odżywczy krem żel regenerujący pod prysznic firmy Taupe. Jest go tutaj 200 ml. Ja nie będę dokładnie opisywać wszystkich kosmetyków. Dam Wam linki do stron, na których właśnie możecie znaleźć te rzeczy. I wtedy będziecie mogły jakoś bardziej się tym produktom przyjrzeć, jeżeli oczywiście chcecie. Kolejna rzecz jest to serum intensywnie wyszczuplające plus ujędrniające antycelulit z Eveline. Jest go tutaj 250 ml. Krem regenerujący koncentrat do rąk z Taupe 75 ml. Oczyszczający szampon normalizujący także z Taupe. On ma 0% alergenów i sztucznych barwników. Jest go tutaj 200 ml. I ostatnia rzecz, nie, przedostatnia rzecz z pielęgnacji.
Jest to krem z firmy L'Oreal, jest to White Perfect Transparent Rosy Whitening i on ma SPF 15, jest to krem na dzień, 50 ml, tak? Tak. I ostatnia rzecz, są też, jeszcze chciałam dodać, że jest parę rzeczy, które ja sama dla Was kupiłam, więc, ale praktycznie rzeczy, które ja Wam kupiłam, są takimi moimi ulubieńcami, które chciałam po prostu, żebyście Wy też miały szansę przetestować. I jedną z tych rzeczy jest właśnie maseczka z Perfekty nawilżająca oraz mój ulubiony, jeden z ulubionych rozświetlaczy z Elfa Pink Lemonada. Dalej, już teraz właśnie, już jak widzicie, już zaczęłyśmy kolorówkę i już Wam pokazuję. Kolejna rzecz jest to róż do policzków z firmy Beauty's Factory i to jest, on jest numerku 010, jak widzicie, jest to taka mocna fukcja. Paletka cieni z firmy Gosh Goldfinger, to jak widzicie, takie dzienne kolory. Dalej trzy pędzle, wszystkie z firmy Hakuro. Jest to Hakuro H54, ja także go mam, to jest taki mała kulka albo do konturowania, albo do nakładania podkładu, albo pudru. Hakuro H74 jest to nowość w asortymencie tego sklepu. To jest taki dłuższy do rozcierania. I skośny Hakuro H24 z dwukolorowym włosiem. I on jest także do konturowania albo do różu. Następna rzecz. Błyszczyk z Rimmela Vinyl Stars w kolorze Try Me. Jumbo Eye Pencil z firmy NYX. I to jest kolor Sparkle Nude. Chciałam właśnie Wam wybrać taki kolor, taki, żeby można było tutaj rozświetlić kąciki wewnętrzne. Troszeczkę on jest ciemniejszy niż myślałam, ale mam nadzieję, że też jakieś zastosowanie znajdzie osoba, która właśnie go wygra. Dalej tuż do rzęs Blueberry Volume Mascara w kolorze czarnym z firmy Lumene. Kolejna rzecz, Beauty's Factory Eyebrow Pencil w kolorze 003 i to jest taki kolor. Przedostatnia rzecz, szminka z firmy Beauty's Factory także i ona jest w kolorze 003. Wszystkie rzeczy oczywiście były nieotwierane, więc jeżeli chciałbyście takie lepiej zobaczyć kolory, to właśnie zapraszam Was na stronę. I ostatnia rzecz, jakiś czas temu pytałam się Was na Facebooku, jaką paletkę Cilic chciałybyście mieć, jeżeli jeszcze ich nie macie. I najwięcej osób wypowiedziało się za Oh So Special i Oh Naturel i postanowiłam Wam kupić właśnie te paletki i jeżeli chodzi o tą nagrodę, to jest do zdobycia paletka Oh So Special. I to wszystko, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce w konkursie makijażowym. Teraz pokażę Wam, co zdobędzie osoba, którą Wy wybierzecie. Już Wam pokazuję. Ja to mam wszystko w reklamówkach ponumerowane i tylko czeka właśnie na wyniki tego konkursu. Osoba, która wygra, dzięki Wam zdobędzie maskę oczyszczającą z firmy Ziaja. Jest to do cery tłustej, mieszanej i trądzikowej. Matujący krem nawilżający plus lekki podkład z firmy Nivea. Jest go tutaj 75 ml, więc dosyć sporo. Zestaw z Celine Dion Sensational i w skład tego zestawu wchodzi woda toaletowa, shimmering body lotion i żel pod prysznic. Tak, i ostatnia rzecz. Paletka z firmy Beauty's Factory w kolorze 04. Też nie otwierałam, więc nie wiem, co tu jest w środku, ale po raz setny mówię, że wszystko będziecie mogły znaleźć sobie na stronach. I to już, przepraszam, i to jest wszystko, jeżeli chodzi o nagrody w konkursie makijażowym. Teraz przechodzimy do nagród w konkursie komentarzowym i do wygrania będzie. Osoba, która wybierze zestaw pierwszy, ma szansę otrzymać nową maseczkę z Perfekty, głęboko nawilżającą. To cień z Rimmel w kolorze Black Cup i to jest czwórka. I tu jest kolor beżowy, wszystkie są perłowe, brązowy, szary i czarny. Jeżeli macie palety magnetyczne, to będzie to fajne rozwiązanie, ponieważ jak widzicie, tu jest magnes.
tuż do rzęs z Lovely Spectacular Me w Volume Mascara w kolorze czarnym. Tutaj jest puder do kąpieli Daily Fun o zapachu czekolady z pomarańczą z firmy Delia. Czyli coś dla zmysłów. Regenerujący krem koncentrat do rąk z firmy Taupe, który właśnie do wygrania także w konkursie makijażowym. Pomadka z Nivea i Fruit Shine truskawkowa. Pomyślałam, że tą też Wam kupię, ponieważ wiem, że bardzo dużo osób lubi pomadkę z Nivea, więc tu możecie ją wygrać. Błyszczyk z Eveline Sweet Cream w kolorze 333. To jest taki piękny, różowy, kremowy kolor. I ostatnia rzecz. Woda toaletowa 30 ml Kate Moss Wild Meadow, która wygląda tak. Więc to wszystko możecie wygrać, jeżeli wybierzecie zestaw pierwszy. Teraz Wam pokażę, co możecie wygrać, wybierając zestaw drugi. Zestaw drugi zawiera kolejny rozświetlacz z firmy Elf, tym razem w kolorze Lilac Petal. Tonik do twarzy oczyszczający z serii Stay Clear z firmy Nivea. Pędzel do twarzy z Hakuro H55. To jest podobny jak H54, tylko że ten jest o wiele większy, więc na pewno fajnie się sprawdzi, jeżeli chodzi o nakładanie pudru. Tuż do rzęs firmy Lumene True Natural Volume Mascara w kolorze czarnym. Pomyślałam też, że kupię Wam szminkę jakąś z Elfa, ponieważ wiem, że właśnie szminki z Elfa są bardzo fajne. I postawiłam na kolor Seductive. Kolejna rzecz jest to kredka do oczu z firmy Delia w kolorze 1. To jest taki kolor. Taki lekko bordowy, czyli jeden z trendów nadchodzącej jesieni. I ostatnia rzecz, paletka znowu z Gosha, tym razem w kolorze Angel Dust. Kolory wyglądają tak. I to możecie wygrać, wybierając zestaw drugi. Jeżeli wybierzecie zestaw trzeci, możecie wygrać odżywkę do paznokci multivitaminową z firmy Biogena. Znowu błyszczyk z Eveline w kolorze 333. Jest to taki sam kolor jak ten poprzedni. Satynowe cienie do powiek z firmy Lovely w numerze 2. Kolejną pomadkę z Nivea, tym razem Soft Rose. Znowu maskę oczyszczającą z Zai. I tutaj właśnie znajduje się paletka kolejna ze Slika i jest to All Natural. Moja ulubiona baza pod cienie z firmy Elf w kolorze Sheer. To musiałam Wam kupić, ponieważ jeżeli nie, to coś by było ze mną nie tak, bo jest to naprawdę mój ulubiony kosmetyk. I ostatnia rzecz, puder do kąpieli, który już wcześniej mogłyście zobaczyć. To zawiera, te kosmetyki wchodzą w skład zestawu trzeciego. Już ostatni zestaw, czyli zestaw czwarty. I w jego skład wchodzi znowu baza z Elfa w kolorze Sheer. Znowu pomadka z firmy Elf w kolorze Seductive. Pędzelek do korektora z firmy Hakuro H61. Jest to pędzelek syntetyczny. Kolejna kredka z firmy Deli. Z firmy Delia do oczu w kolorze 1. Puder mozaikowy z firmy Peggy Sash. Odżywka do paznokci z firmy Lovely. Jest to Strongly Regenerating Nail Care. I ostatnia rzecz, czyli serum intensywnie wyszczuplający i uędrniający antycelulit z Eveline. Więc to był zestaw czwarty. I to wszystko, kochani, jeżeli chodzi o nagrody. Konkurs trwa aż 2 miesiące, więc mam nadzieję, że każda z Was zdąży wykonać makijaż czy wybrać swój ulubiony kosmetyk, który macie w swojej kosmetyczce. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam powodzenia i zachęcić Was do wzięcia udziału właśnie w moim konkursie. Jeżeli macie oczywiście jeszcze jakieś pytania odnośnie tego konkursu, jeżeli ta odpowiedź na to pytanie znajduje się w opisie, to piszcie w komentarzach, na pewno Wam odpiszę, albo jeszcze lepiej w wiadomości prywatnej, żeby to nie mieszało mi się z tymi komentarzami, które będziecie pisać. I wszystkie komentarze, które Wy chcecie napisać,
które mają wziąć udział w tym konkursie, mają być napisane tylko i wyłącznie właśnie pod tym filmikiem. Nigdzie więcej raczej wolałabym nie, ponieważ później mam problem i zapominam po prostu o tych komentarzach, które znajdują się gdzie indziej. Dziękuję już bardzo za oglądanie i zachęcam do udziału w konkursie i oczywiście powodzenia!